Dzień dobry, kochani, dzień dobry. My już sobie wracamy do Warszawy, a ja jak byłem na Górze Chrobrego w filmiku numer 2, powiedziałem, że wspomnę wam o Toyocie, która się nam popsuła. Szczęście w nieszczęściu, że pod samym zakładem pana mechanika. Widzicie, tak właśnie działa prośba do Boga, do Wszechświatu, prośba do kogoś, w kogo wierzymy, tak? To różnie, wiadomo, jeden powie, że to będzie Budda i tak dalej, i tak dalej. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, że najważniejsze, żeby w coś lub w kogoś wierzyć. A kto to jest? To twoja prywatna sprawa. I właśnie, dzięki temu jakby ludzie wszyscy wierzyli w co chcą i mieli na to przyzwolenie od innych, z innych wiar, nie byłoby wojny, nie byłoby nic. Ale wracajmy do tematu. Dlaczego siedzę z tyłu, może wam powiem jeszcze? Ponieważ, zobaczcie, towarzysze Mai. No nie, nie dlatego, ponieważ, widzicie? Tak, wiozę następne piękne drzewko. Jak już przy ostatnich drzewkach od mojej kochanej Alusi wspomniałem wam, że zastanawiałem się nad tym, że fajnie było, jakbym mógł dostać od niej te drzewka, no ale sobie myślę, no nie, no mają teraz następne mieszkania, więc na pewno przejdą do któregoś mieszkania od dzieci. A tymczasem los tak chciał, tak bardzo chciałem, że moja intencja poszła do Wszechświata, że wiozę następne drzewko. Nie wiem, czy to się Mai podoba, czy nie, no ale trudno. Jest tak rozpieszczona, że jej się mało co podoba. Kochani, wracając do tematu. Kiedy to wyjechaliśmy z Warszawy, chcąc nie chcący, będąc już w Łomiankach, Crazy Tommy powiedział, teraz się pomódlmy i poprośmy może Wszechświat o pomoc. No właśnie. I o co poprosiliśmy? O to, żebyśmy szczęśliwie dojechali, żeby nic się nie stało, żeby los nad nami czuwał, żebyśmy mieli opiekę właśnie od Wszechświata, od aniołów, zwał jak zwał. No i proszę bardzo. Skutek tego był taki, że będąc już koło domu mojej babci, nagle okazało się, że stanęliśmy samochodem, żeby się Maja wysikała. Maja wprowadziliśmy do samochodu. No i Tomek odpala samochód i nagle słyszymy bu! Myśmy zamarli, kochani. Myśmy już widzieli czarny scenariusz typu, że silnik jest po prostu do wymiany. 1500-2000, jak nic poszło. No cóż, ale mówimy spokojnie, grunt, że nam się nic nie stało. I tu jest właśnie informacja dla was. Zawsze proście o ochronę, gdzie siedziecie, jak coś robicie. I jeżeli cokolwiek by to się nie stało, albo by to związane właśnie z wydatkiem finansowym, to najważniejsze, że jesteście zdrowi, że nie zginęliście, i że to są tylko rzeczy, które kiedyś się muszą popsuć. I ta świeca była do wymiany, bo to była świeca, co się okazało, i tu uwaga, w warsztacie samochodowym, ponoć tej świecy nie dokręcili, czy co nie zrobili? No nie wiadomo, krzywo kręcili prawdopodobnie, pan powiedział. Więc świeca i kabel 350 zł tylko na szczęście. Tylko. Prawda? Mogło być więcej. Właśnie, ale niestety wszystko trzeba sprawdzać. Jak jechaliśmy 13 sierpnia znowu do Warszawy z babcią i mamą, nagle zaczęło lewe koło zgrzytać z tej strony. Co się okazało? Było dwie śruby z pięciu? Pięć jest, tak? Tutaj? Tak, bo ostatnio ci pomagałem nawet odkręcać, niedokręconych. Więc pod wpływem jazdy
się jeszcze bardziej odkręciły. No właśnie, i teraz ufaj mechanikom, ufaj ludziom. Trzeba ludziom ufać, ale wszystko z granicami, prawda? No właśnie. Wszystko trzeba po prostu sprawdzać, niestety. Tak, historyczko? No właśnie, Maja właśnie nawet już popiskuje nad losem ludzkim. Jak to człowiek człowiekowi może niechcący zgotować los. Taki, a nie inny. No i na zakończenie wam powiem, że dałem wam znowu przykład, że jednak warto prosić i warto myśleć nad własnymi marzeniami. Ja zawsze jak proszę o marzenia, to tak, żeby się nikomu nie stała krzywda. To jest najważniejsze. Chciałem wiesz, osiągnąć, ale uważajmy. Tak na przykład, jedna osoba mi opowiadała, że chciała być bardzo bogata. Została. Wiecie dlaczego? W wypadku miesiąc później zginęli tego człowieka rodzice. A właśnie. Więc zyskał po nich majątek. Jakim kosztem? Własnych rodziców. Jacy by nie byli. Nigdy nie można chcieć coś czyimś kosztem ludzkim. Ja was gorąco pozdrawiam. No i do kontaktu. Maja się wreszcie uspokoiła. Boże, jak miło. Kochany piesek, jak śpi. Przycisk.